ulica Goczałkowicz i Rudołtowicz. 17 maja 2020. Na samym zajadzeniu. A tamta druga idzie, więc nie ma tak źle. Prosto? Myślę, że to tu będzie jakaś do chałupy prosto. I chyba też tak jest. No, do chałupy idzie. No to już my są w Rudołtowicach. Ale lepsza ta droga niż ta cholerna dwupasmówka. Ciepło, no. Ja bym się mógł spokojnie do krótki wszedł, bo mi jest ciepło w tych galotach. No ja o tym pomyślał i już umrął od razu. I na rzekę muszę cały szedlić. No ja też. Ej, no jest galotki już tam. Tak się nie. Ej, do pola, no. Do pola. Ale faktycznie ciepło, jeszcze to chodna jest, to dopiero. No. Ale tylko czarne właśnie produkują te gasie. Właśnie, nie ma kolorowych jakich. Że te spodynki, żeś miał czerwone, to jakiś ewenement się trafi. Czarne jest. Albo siwe. Bo to o to chodzi właśnie, żeby... Jak najmniej się ubrać, żeby ci było ciepło. Ale w lecie mi akurat nie musi być tak. No w lecie nie, no. No ale na dłuższą metę to jeszcze nie możesz latać. Dopiero 17 maja. Lato dopiero za miesiąc. Ale temperatura już całkiem niezła. No tak powinno być. Kościół widać. Z Pomorzenia Wiernych. Czechowic, szpital w Goczałkowicach i fajnie Beskidy też widać. I osiedle w Czechowicach. Taki oto lasek między Jankowicami a Świtnicami w powiecie pszczyńskim. Pierwszy radiowóz policyjny już nas minął na trasie. Nic nie było, można powiedzieć. Co? Nic nie było. Maski są. Ale nie w lesie. W lesie nie trzeba. Bo to była czysto głupota, szczerze powiedziawszy. Ale to z nami śpiewają. Tak. Odgłosy lasu. Powiem ci, że teraz nasze rejony turystyczne w Polsce mogą przeżyć oblężenie. Jak te granice dali będą zamknięte. Góry, takie Mazury. Góry, Mazury, no i Bałtyk, nie? Chociaż w Bałtyku woda zimna, nie? No, ale jak nie mają gdzie jechać, to jadą. Ale jak nie ma kaj jechać, no to trzeba się cieszyć z naszego. Zresztą nasze wcale nie gorsze. Grób. Ja już tu byłam na razie. Grób w lesie, nieznany żołnierz. Ło kurczę. Zgadza się, ja już tu byłam na rowerze. Ale numer. Bo ten grób poznaję. Ku chwale bohaterom. Zauważ te dziury. Po czym by to było?
co? Co one się przypominają? Okopy? No. A może? Żołnierz z wojny? No to już jest Międzyrzecze, ale nie koło Bielska. Mamy niespodziankę. No trochę nam tu pyszczeć zaczęło deszczem. Ale widać, jakieś pursko się tu pojawiło. No, przewidywane były przelotne opady. Ale jest mor. Jest mor. Można się schować. W zasadzie w takich miejscach w czasie pandemii nie powinniśmy siedzieć. Się możesz zarazić, bo tu może tak. Koronawirus siedzieć na tej ławce. Zachmurzyło się. Poczekamy. Poczekamy te parę minut. No i niestety nam leje. Wygląda, żeby to wyjaśniło. Ale tu jeszcze cedzi. Dość mocno. Dzieckom to za ciepło nie będzie. Raczej zdrowe nie będzie. Kurde, no mowa. No mogłoby przestać. No. Nie jest zima. Może teraz będzie problem, bo będzie pryskać z drugim. Nie wiadomo gdzie. Czerwony flag rowerowy. Negatywny rowerzystu. Jadę tym szlakiem. A już za wolą mnie. Tak wygląda, jakby to jakaś widownia była. Tam będzie przyczynka, bo nie może kolejowy. Łowisko. Tak, łowisko. Dobra, głębokie wykopy. No, są głębokie wykopy, to jest widoczne. Gdzie łowisko? Po prawej stronie. Zaś kapliczka. Mapa tam jest i miejsce odpoczynku. To jest to, co pokazywało. No. Ty, to na tę mapę możemy zerknąć. Wygląda to jak szynk taki mały. Trzymanie automatyczne. No, to tak jak my jechali tam, jak my zamierzali. No. Tu pod torami i tu na tą drogę. Tą Wolską na Jedlina. Może się uda. Tak, a to jest Pszczynka, a ona tu już potem się z Wisłą kończy. Tu jest ten. Tu jest słup w tym miejscu. No tam będzie. Tu w tym miejscu był już ten słup, nie? Austriacki. Czekaj. Nie! Tu był. Gostynia. Tu był. A tu był ten... Bo to są babice. Tu był kaś... A kaj te zaś na Zieleńce były. A to nie, to tu... To tu gdzieś tu, nie?
No, to tu pojadę tym czerwonym. Na Zabrzeg. No, na Zabrzeg. Ale koło Bierunia. Na Zabrzeg, o, i na Czarnuchowice tym. Ty to tak de facto, to my jechali tą drogą. No. Projektowaną. I tu tą 158. Widzisz, a tu było to, co te były, no, te co my się wrócili. I tu, i tu. I no. Dotąd. Potem już nie ma oznaczeń. Ale to na Wolską i... Wolska i skromna, skromna. Nie, nasypową. Ale tu prawdopodobnie będzie jakiś wał też. Tam były wały. Skromna. Też nie, bo tu potem będzie problem, bo ta gostynia jest. Krupnicza i tu. No, i no, tu, no, tu. No, o właśnie. Nie kajś, ale nie wiem kaj. Jedlina my przejechali. Dać mu dobrą pogodę. Weźmy się sobie. Zobaczymy na jak długo to wszystko będzie. To zawór jakiś jest. To będzie coś z kopalni. Tak mi się zdo. W kopalni może coś być. Tu jest niedaleko kamień z drugiej strony. Poznajesz? No będzie tu są ładnie. Kurde, coś mi to tu znajomo ten teren wygląda. Tak. Albo tam jest ten kamień. To ten pruski też tu będzie. Wydaje mi się, że tam był. Ale może to było tam. Nie, bo to było dalej od wału. A. No wał był trochę daleko. Właśnie. A bo ci się co myli. Ale znajome jakieś takie miejsce. Dziwnie. Ale jeden to chyba był w Jedlinie właśnie, ten pruski. I naprzeciwko był właśnie ten na Zieleńcu. Ale chałupa, ta chałupa mi tu nie pasuje. Nie? To tu było? To tu już jest było. I to tutaj w tym miejscu będzie ta ekspresówka budowana. W tej stronie. Ale to austriacki. No, po tamtej stronie. My tu byli przecież, my ten winkel widzieli. Tu też na nim by tu było, ale nie wiem co tu. Tak, 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 poznaję. Poznaję. To jest ten, to tak było dość daleko od wału. No, mówię ci, że daleko od wału. Tam on jest w trawie, tak go nie widać, bo on jest szary, ale mniej więcej widzę, gdzie on jest. To ta szczelnica tu była. On za tym drzewem tu jakby był. Nie za tym dużym drzewem, tylko taki krzoczek tam jest i tak działaby na lewo troszkę. Albo mi się wydaje, ale no tu nie idzie. Nie chciałabym tam spać, bo co takie? Rły? Nie, kamienie. Ale pszczynka. No nie, nie to mi się zdarza, to jest gostynia, a nie pszczynka. To jest za wielki coś. Sprawdzimy na mapie. Sprawdzimy na mapie, ale... To jest chyba gostynia. Zaraz się upewnimy. My tu byli. No na pewno my tu byli, ale... z drugiej strony koło tego drzewa. Tak. Ja się zacznę coś rozbieram. Jak na tu są? Nie wiem, że gostynia. To jest gostynia, babu. Gostynia? Tak jest szeroko?
co by robił plus a super koło Pszczynki? Nie wiem. No to to będzie Wisła. No to jest Wisła, to jest Gostynia. A Pszczynka co jest? Pszczynka była tam dalej. Ale to jest faktycznie to miejsce, ten słupek jest gdzieś tam. O, nowy subskrybent jest, o proszę. Zyskałeś zaś subskrybenta na kanale. Ja, my tam łazili nawet koło tego. My to szukali tam. Koło tej szczelnicy. Byliśmy tam. Albo Josum tam był. Pylajfy jakiś. Jakiś pylajfy zasubskrybował kanał, czyli jest kolejny gość. Super, fajnie. Jakby było ciepło, to by te Wisłę przepłynął na drugą stronę. Tak, to jest ujście Gostyni do Wisły. Jest Gostynia, a to ta większa to jest Wisła. Tu mamy szczelnica. Taki oto otwór. Zresztą tam też jest w tych krzokach. A co tam jest? Udeptane? A tam jak ktoś pamięta nasze rajzy z końca 2019 roku, tam jest austriacki słup graniczny widoczny w tym miejscu. Bardzo dobrze go tutaj z tego wału widać. A tu jest właśnie szczelnica. Proszę. Super go widać. A to są okolice Bielunia. Bieluna tam zaraz wchodzi na wał. Po co tam pojadę? Te chodniczki się trochę dziwnie jeździ. A może zajdziemy pojeść do tej golówki? Na wynos. No mi się chce jeździć też. No niestety, jeden dzień jeszcze musimy przespać to jakoś. O właśnie, ty jabł. Ale kurde, to nie podróżuję. Jak wydądowali, to ja. O, tam się druga pojawiła. Restauracja do Golówki. Spytać się można, nie? Jedzenie tylko na wynos, jest. Tak, chyba mamy ten podejrzany słupek. Okazuje się być chyba pniem, który my widzieli w czasie jednej z eksploracji w tej dolnej granicy Prusji i Austrii. Były przypuszczenia, a to jest zwykły pień. Ale co ciekawe, tak, to jest dokładnie to, co my tu widzieli. Wtedy zwykły pień. Pół roku zastanowienia się i dupa blada. Kazówka jest taką, że słupak jest jakaś położona. Czy jest jakiś
Piwnica. Dom, bo są drzewa owocowe. Faktycznie. Dokładnie nie słyszałam, ale ci dwaj też czegoś szukają. Co tam byli? Słupek jest koło drzewa. Według tego zdjęcia. Ale którego? Takiego. Którego? Tego ci nie powiem. I pół roku my się zastanawiali, co to tam za słupek było. Widać. To jest drzewo. Zwykły pień drzewa. To już Bieruń, pomnik powstań śląskich, Bieruń Nowy. Konsumpcja kebaba była w konspiracyjnych warunkach. Tak, w Międzyrzeczu spotkaliśmy takiego stoju, żeby też przeczekać, spotkaliśmy kilku cyklistów. Pogadaliśmy. Jeden był z okolic Wrocławia, nie? I okazuje się, że jeździł w klubie kolarskim ze znanym kolarzem Ryszardem Czurkowskim. Chory. Czterokończynowe porażenie w wyniku wypadku w kolonii Kraksy 2 lata temu, w 2018 roku. Ja. Trzy rzeczy. No to też jest prawdziwe, że Wiśla nigdy nie wraca tymi samymi drogami. Starowiślana trasa rowerowa. Czasami się nie udą, ale i tak nie będziemy wracać do końca tą samą drogą. No jedynie w Goczałkowicach też będzie trzeba. Chociaż, no ja, no bo to... Nie wiem, ten gadał, że tam przejechał i nic nie było. Nie? A ja wczoraj jechał i zatrzymywali. Nie, bo myślę, że może zaś te chłopy tam siedzą. No. Ale spotkać faceta, który z Czurkowskim jeździł w klubie, to jest naprawdę wielkie szczęście. No ale co się dziwić, facet 75 lat i kurczę 300 km na kolarce. Drugi Gustaw, kurczę. Tylko, że... Gustaw, no 20 par. No właśnie, 25 czy tam 6. Tak. Naprawdę. Zresztą by o tym chłop powiedział, nic tylko podziwiać. Chciałabym mieć taką kondycję w tym wieku. Józek się stracił w porównaniu z nim. No ale Józek nie trenował od No. Józek pracował na kopalni czy kajś tam. No właśnie, od 9 lat miał. 9 lat miał i z ojcem z Wrocławia do Poznania na rowerze jechał. A to były lata 50. Szacun po prostu dla gościa. Jakie wtedy rowery były? 50 lata. No w 50 latach, ale jakie rowery były? Kładaki. No, Ukrainy. Albo Ukrainy, albo Rusy. O.
krainy Rusy, no. Tata też jeszcze jeździł na Rusie kiedyś do roboty. Takiego czerwonego miał, nie? No, bo samu przywiózł do nas. No to skąd przyjechać? Ja, skąd przyjechali? Jedziemy na wola. To też widać. Też widać, że gościu objeżdżony. No. Nic tylko się cieszyć. Ale to już od razu po tych nogach widać. O, to mięsne. Ja. Ja Greenwaya przejechał od Brunowa do Skoczowa. Przez Bielsko. Nawet dość fajnie to tam poprowadzone jest naokoło, ale dość fajnie. A widzisz, a ten facet godał, że się musi tą WTR-ką na Kraków przejechać. No, a ja mu godam, że my jechaliśmy. No. A ten drugi zaś godał, że jechał tą trasą z Etersztyny do Nowego Targu. Ale to... Ale on mówi, że tam służbowo nawet jest. No, ale że... On tam godał, że szutry, a tam nie ma żadnych szutrów, tam jest asfalt cały czas. Ale wiesz, może takie drobne kamyczki jak się... A wypowiada. może, no. No to wiesz, na szosówkę to jest wyduszy. Ja, może... Tak niektórzy narzekają, nie? To na szosach jeżdżą, że jest syf na drodze, nie? No bo wiesz, na takich cienkich oponach to się wywalisz na byle kamyczku. Ja. Jak są opony 2.1, 2.2, no to się już tak nie wywali. Tak, no to jestem Rudą Towice. Już pomału kończymy te nasze dzisiejsze niedzielne rajzowanie. Klara już też zachodzi, także na razie 76 km, ale po płaskich terenach. No przedsmak tego, co będzie jutro. Bo jutro ponad 100 i to jeszcze po górach. Ale będę mieć przynajmniej towarzystwo.